Angelo Gabrielli. Pani Izabela Kłosińska. Pani Hanna Michalak. Pan Ryszard Karczykowski. Pan Andrzej Nanowski. Pan Andrzej Żagas. Oraz pan Wojciech Maciejowski, sekretarz jury. Nade wszystko witam gorąco znakomitą nowosądecką publiczność. Uprzejmie proszę o zabranie głosu przewodniczącą jury, dyrektora artystycznego 18. Międzynarodowego Festiwalu i 16. Konkursu Sztuki Wokalnej imienia Adysari, panią Małgorzatę Walewską. I would like to ask Ms. Małgorzata Walewska to take the floor and welcome the guests. Szanowni Państwo, właściwie po co mam mikrofon, nawiązując do wszystkich wielkich gal, przede wszystkim chciałam podziękować według wieku i urzędu. Przede wszystkim dziękuję pani profesor Helenie Łazarskiej za zaufanie, za wielki wkład pracy, wieloletni, 27-letni wkład pracy nad tym konkursem i festiwalem. I ten wkład pracy przejawia się we wszystkich szczegółach, których miałam być przyjemność świadkiem w tym roku, w systemie oceniania, w atmosferze. Tę atmosferę bardzo skutecznie, ciepło budują też wszyscy ludzie związani z tym miejscem, związani z Sokołem. Nie byłoby tego wspaniałego ośrodka, gdyby nie Antoni Malczak, dyrektor generalny. I tak naprawdę dzięki niemu Nowy Sącz ma szansę stać się ośrodkiem kultury europejskiej. Proszę bardzo, tak, ja zapomniałam się tłumaczyć. First of all, I would like to thank, and I would like to thank firstly Professor Łazarska for the kind heart and the wonderful atmosphere that she created during her 27 years of service here in Nowy Sącz. This competition has a wonderful atmosphere that can be felt by everybody involved in this competition. But it is also a very well-organized machine that is run by Director Malczak, and I would like to thank him as well. To są pierwsze podziękowania. Kolejne podziękowania, idąc od strony wieku i urzędu, chciałam złożyć na ręce wspaniałego jury i podziękować, że przyjęli moje zaproszenie. I ostatnie, według przysłowia, teraz dla tych ostatnich, którzy będą pierwszymi, a niektórzy są pierwszymi, czyli dla wspaniałych uczestników. Dziękuję także przede wszystkim za zaufanie dla tego konkursu, dla konkursu Adysari. And last but not least, I would like to thank the wonderful competitors. Thank you for coming to Nowy Sącz and thank you for being here. Chciałam też podziękować bardzo wszelkim, że tak powiem, organom akompaniującym. Mam tu na myśli wspaniały zestaw pianistów, zarówno tych, którzy pracowali z ramienia naszego konkursu, jak i pianistów przyjezdnych. I would also like to thank everybody who was involved in the artistic organization of this competition, and I have in mind the pianists who were also who were both hired by the competition, but also came as a guest pianist here to this competition.
i wielkie, wielkie podziękowania dla Opery Krakowskiej i dla dyrektora maestro Tomasza Tokarczyka, który dzisiaj poprowadzi orkiestrę i dzięki któremu mamy szansę usłyszeć te wszystkie piękne głosy z brzmieniem orkiestry. And also thanks to the orchestra of the Krakow Opera House and to maestro Tokarczyk, who will lead this concert tonight. Thank you for the wonderful emotions and the wonderful sounds that you shared with us and you will share this evening with us as well. Na tę galę zostali zaproszeni wszyscy, podkreślę słowo, wszyscy dyrektorzy teatrów operowych w naszym kraju, a także filharmonii. Mam nadzieję, że są tutaj z nami i zachwycają się talentem naszych młodych artystów. I would like to stress out that every director of the opera houses, of each opera house in Poland and the Philharmonic Hall was invited to this concert tonight, and I hope that they are present in the audience and they will share the wonderful concert with us tonight. Wiem, że nieobecnych jest dwóch bardzo ważnych dyrektorów, dyrektora Dąbrowskiego i dyrektora Nowaka z Krakowa. Od obu panów dostałam listy z gratulacjami dla naszych młodych laureatów i uszami dyrektora Dąbrowskiego w dzisiejszym, w tegorocznym konkursie była pani dyrektor, dyrektor artystyczny i obsadowy Opery Narodowej Izabela Płosińska. I know that the director Dąbrowski from the Polish National Opera in Warsaw is absent, and also that Mr. Director Nowak from Krakow Opera House is absent. I received from both of them the letters of congratulations in the name of the director from the Polish National Opera in Warsaw. Ms. Izabela Kosińska is present, and she's the casting director in the Polish National Opera in Warsaw. A że tak powiem kolokwialnie, uszy dyrektora Nowaka reprezentuje dyrektor Tokarczyk, który dyryguje dzisiaj orkiestrą. And the ears of director Nowak from Krakow are represented tonight by maestro Tokarczyk, who is conducting the concert tonight. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję jeszcze raz Pani Profesor za zaufanie i zapraszam do wręczania nagród. Thank you very much. Thank you, Frau Professor. Professor Wazarska, for your trust, and please enjoy the concert tonight. Poproszę teraz pana profesora Wojciecha Maciejowskiego, sekretarza jury, o odczytanie końcowego protokołu. I would like to ask Professor Maciejowski to read the final jury protocol. Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić protokół jury 16. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari w Nowym Sączu. Dear ladies and gentlemen, I am honored to present you with the jury protocol of the 16th Ada Sari International Vocal Arts Competition in Nowy Sącz. Jury w składzie. The jury of the competition composed of Małgorzata Walewska, przewodnicząca, Helena Łazarska, honorowa przewodnicząca, Daniel Dole, Angelo Gabrielli, Izabela Kłosińska, Hanna Michalak, Ryszard Karczykowski, Andrzej Nanowski, Andrzej Żagars oraz Wojciech Maciejowski, sekretarz, przyznało następujące nagrody. Decided to award as follows. Cztery równorzędne wyróżnienia w wysokości 2000 zł każde. Four ex-aequo awards of distinction of 2000 Polish zloty each. Otrzymują Sylwia Olszyńska, Sonia Warzyńska, Joanna Węgrzynowicz-Nowak, Hubert Zapiór. A dyplomy wręczają członkowie jury pani Izabela Kłosińska oraz pan Ryszard Karczykowski.
trzeciej nagrody w kategorii głosów żeńskich nie przyznano. The third prize in the category of female voice was not awarded. Drugą nagrodę w kategorii głosów żeńskich w wysokości 8000 zł otrzymuje. The second prize of 8000 Polish zloty in the category of female voice. Adriana Ferfecka. Pierwszą nagrodę w kategorii głosów żeńskich w wysokości 20000 zł otrzymuje the first prize of 20000 Polish zloty in the category of female voice Miriam Albano. Proszę pana marszałka Leszka Zegzda. And you'd like to ask Mr. Leszek Zegzda, the member of the board of the Małopolska Region Province, to award the diploma. Trzecie równorzędne nagrody w kategorii głosów męskich w wysokości 4000 zł każda otrzymują. Two for exactly third prizes of 4000 Polish zloty in the category of male voice. Daniel Mirosław i Adam Smith. Dyplomów poproszę panią Monikę Wiejaczkę, dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. And we'd like to ask Ms. Monika Wiejaczka, the Deputy Director of the Department of Culture and National Heritage in Krakow, to present the award. Drugą nagrodę w kategorii głosów męskich w wysokości 8000 zł otrzymuje the second prize of 8000 Polish zloty in the category of male voice Dariusz Perczak. Dyplom wręczy przewodnicząca jury pani Małgorzata Walewska. Pierwszej nagrody w kategorii głosów męskich nie przyznano, także... The first prize in the category of male voice was not awarded. Fundatorem nagród pieniężnych, z wyjątkiem nagród ufundowanych przez burmistrza Starego Sącza oraz panią Małgorzatę Walewską, jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. All awards, except for those from the mayor of Stary Sącz and from Ms. Walewska, are sponsored by the Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
Nowy Sącz, 15 maja 2015 roku. Koniec protokołu. Dziękuję bardzo. Ale miło mi jest poinformować Państwa, że swoją nagrodę przyznała również Orkiestra Opery Krakowskiej, a otrzymuje ją pani Miriam Albano, wręczają koncertmistrzowi orkiestry. I would like to add that there is another prize, and this is the prize of the orchestra of the Krakow Opera House, and this prize goes to Miss Miriam Albano. Bardzo serdecznie dziękuję członkom jury. I would also like to thank the members of the jury. Jakkolwiek mam pewną uwagę, może to nie błąd, ale na pewno przeoczenie. However, I have a small remark to make. Maybe it's not a mistake, but it's I would like to say it. Zabrakło wśród nagród w protokole nagrody bardzo ciężko wypracowanej i w pełni zasłużonej. There is one award missing in the protocol that was very hard. That is very hardly deserved. Nagrody za niezwykle udany, dobrze zapowiadający się debiut. For the best debut in the competition. Pani dyrektor Małgorzata w pełni zasługuje na tę rolę. And I think should be awarded to Ms. Małgorzata. Szanowni Państwo i drodzy uczestnicy konkursu, jak wiecie, to był dla mnie też pewnego rodzaju konkurs. Cieszę się, że razem przez to przebrnęliśmy zwycięsko i dziękuję Panie Dyrektorze za zaufanie. W związku z tym, że nie było w protokole nagrody, nie mam dyplomu. Because this award was not listed in the protocol, I do not have the award. Ale bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za przyjęcie propozycji pani profesor Heleny Łazarskiej za ciężką pracę. Nevertheless, I would like to thank very, very much for accepting this invitation. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Heleny Łazarskiej, która jest z nami, która nas nie osierociła, która swoją wiedzę, doświadczenie również i na tym konkursie przekazywała nam wszystkim, przede wszystkim młodym artystom. Naturally, I would like to thank profesor Łazarska, so that she didn't make us orphans here and that she's still with us and shares her wisdom with us. Ja myślę, że będzie w następnych konkursach podobnie, pani profesor. Serdecznie dziękuję. Jurorom, którzy poświęcili cały tydzień, poświęcili swój czas, poświęcili swoją wiedzę, doświadczenie, by nam służyć, by służyć sztuce, by służyć młodym artystom. Dziękuję serdecznie wszystkim, a proszę Panie o wręczenie kwiatów. I would like to thank also to each member of the jury for sharing your time with us, your experience and for sharing your knowledge with the next members.
by ten festiwal mógł się odbyć, wiele instytucji, wiele osób nam służyło pomocą. Serdecznie dziękuję wszystkim, ale głównie dziękuję patronom honorowym tego festiwalu. Dziękuję pani minister Małgorzacie Omianowskiej, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję panu Markowi Sowie, marszałkowi województwa małopolskiego. Czyli na ręce pana marszałka Leszka Zewzy składam serdeczne podziękowania dla zarządu województwa za bardzo dużą pomoc, by ten festiwal mógł się odbyć, potrzeba dużych środków. I te środki otrzymaliśmy z województwa. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Especially Ms. Omilanowska, the Minister of Culture and National Heritage in Poland, and also to the representatives of the Małopolska province. We've received a lot of funds from those two institutions, and thank you so much for supporting us throughout the years. Dziękuję również dyrekcji, pracownikom Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, na ręce pani dyrektor Moniki Wiaczki. Składam podziękowania za życzliwość i za pomoc w każdej chwili. And I would like to thank additionally the director of the Department of Culture and National Heritage in Krakow. Thank you so much for your help. Dziękuję naszym partnerom, współorganizatorom Operze Krakowskiej, której orkiestra towarzyszy finalistom i laureatom od 10 lat. I would like to thank also the orchestra of Krakow Opera House, that they are with us for that they have been with us for the last 10 years. Oczywiście podziękowania składam na ręce do obecnego dyrektora Tomasza Tokarczyka. Personally, I would like to thank Maestro Tokarczyk, who is present with us tonight here. Dziękuję bardzo serdecznie Akademii Muzycznej, która towarzyszy nam od 30 lat, bo od samego początku festiwalu, od roku 1985, zawsze na festiwalu był koncert Akademii Muzycznej. W tym roku również 14 maja w Bazylice Świętej Małgorzaty odbył się koncert. I would like to thank the Music Academy of Krakow, who is with us for the who has been with us for the last 30 years. And every time on the festival, they organize a concert with us during the festival. Nie wiem, czy na sali jest Marcin Klejdysz, szef orkiestry Akademii Beethovenowskiej, ale Marcin niezwykle nam pomógł w organizacji pierwszego koncertu inaugurującego festiwal tegoroczny, koncertu w dniu 9 maja w wykonaniu drugiej symfonii Mahlera. Jego zaangażowanie było nadzwyczajne i serdecznie mu dziękuję, jeśli go nie ma. To proszę przekazać. Ludwig Beethoven Orchestra and especially Mr. Marcin Klejdysz, the director of the orchestra, thank you for coming here and your wonderful work during the performance of the second symphony by Mahler. Dziękuję gospodarzom świątyń, w których odbywały się koncerty, księdzu proboszczowi Stanisławowi Michalikowi w dzielnicy Hellera, dziękuję księdzu prałatowi Jerzemu Jurkiewiczowi w Kostuszowi Bazyliki Świętej Małgorzaty, w którym odbył się koncert 14 maja. I would like to thank the priests from the two churches where we had those concerts during our festival. Bardzo serdecznie dziękuję mediom, które w tym roku bardzo życzliwie nas potraktowały i relacjonowały bardzo życzliwie wszystkie wydarzenia i informacje przekazywały z wszystkich wydarzeń festiwalowych. I would like to thank all the representatives of the media, very active and very present during the festival and competition itself. Szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim dziennikarzom obecnym na festiwalu przez cały tydzień. Especially I would like to thank all the journalists present here in Nowy Sącz. Dziękuję pracownikom biura prasowego na czele z panią Agnieszką Baratyjską-Stankiewicz. I would like to thank our press office here in Sokół. No i cóż, na koniec dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z Małopolskiego Centrum Kultury Kodysoku. And last but not last, I would like to thank all the colleagues working here, all the colleagues and employees working here in Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Wasza praca buduje ten festiwal, jego prestiż, jego znaczenie. Dziękuję bardzo. Your work makes this festival and creates its reputation and wonderful atmosphere. Thank you so much. Chciałem zespołu. Zwykle kierowała pani Liliana Olek. Pani dyrektor Liliana Olek, dziękuję serdecznie. As usual, it was one of the Liliana Olek. Thank you so much. Proszę o pochwalenie aparatu.
And I have a special thanks to Paweł Żółciński, who was the best translator. Wesele Figara, powitała Państwa Orkiestra Opery Krakowskiej i maestro Tomasz Tokarczyk. Rozpoczynamy drugą część wieczoru, czyli prezentację laureatów 16. konkursu sztuki wokalnej imienia Ady Sagi. Rozpocznie Sonia Warzyńska, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, którą można było już usłyszeć w Fairy Queen Persla w tytułowej roli opery Rodelinda Hendla oraz partii Zuzanny właśnie w weselu Figara Mozarta na scenie Opery Krakowskiej. Występowała z recitalami, śpiewała repertuar oratoryjny na terenie Polski. Jest laureatką Nagrody Specjalnej za najlepszą interpretację arty klasycznej na konkursie Giulio Perotti w Ueckermünde w Niemczech i wielu konkursów krajowych. Zaśpiewa dzisiaj, proszę Państwa, właśnie arię Zuzanny z czwartego aktu Wesela Figara, recytaty fi aria Giuseppe fin il momento de vieni non tardare. Przed Państwem Sonia Warzyńska. Nowak jest absolwentką Katowickiej Akademii Muzycznej, laureatką Nagrody Specjalnej na konkursie imienia Karola Szymanowskiego w Łodzi. Zdobyła również pierwsze miejsce w międzynarodowej edycji konkursu wokalnego imienia Haliny Halskiej-Fijałkowskiej. Jest także laureatką International Vocal Competition of Mikulasz Schneider Trnawski na Słowacji. A zaśpiewa dzisiaj arię Małgorzaty z trzeciego aktu Fausta Charlesa Gounoda, Odie, a że wyjdziemy w ław. Przed Państwem Joanna Węgrzynowicz-Nowak. O tym, co się dzieje, kiedy dobra kobieta zaufa mężczyźnie bez zasad. W gruncie rzeczy
bardzo wiele oper o tym traktuje, a na pewno o tym traktuje też Don Giovanni, z którego fragmentu za chwilę posłuchamy. Opera, którą szwajcarski pisarz Hermann Hesse nazwał największym arcydziełem w dziejach muzyki zachodu i miał w tym na pewno dużo racji. Proszę Państwa, bardzo młody uczestnik konkursu, laureat wyróżnienia, Hubert Zapiór, jest studentem Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego i również Warszawskiej Akademii Teatralnej. Mimo młodego wieku debiutował już na scenie operowej w tytułowej roli opery Rousseau, Le Devant de Village. W Muzyce Akademii w Rheinsbergu w Niemczech wystąpił w Napoju Miłosnym, śpiewał tytułową partię w Don Giovanni właśnie na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej i także w polskiej prapremierze Agrippiny Händla w Łazienkach Królewskich w Teatrze Stanisławowskim. Wykona dla Państwa arię szampańską Finkel del Vino z pierwszego aktu Don Giovanniego. Sylwia Olszyńska, następnie absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie doktorantka Katowickiej Akademii, debiutowała w partii Kleopatry, Giulio Cesare in Egitto, Jerzego Fryderyka Händla, śpiewała także na wielu prestiżowych festiwalach, jest laureatką kilku znaczących nagród, m.in. w Beskow w Niemczech, w Düsseldorfie, w Krynicy Zdroju i także, o czym warto pamiętać, zdobyła dwie nagrody specjalne na 14. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari, to było 4 lata temu. Teraz jest laureatką wyróżnienia i zaśpiewa dla Państwa walca Mizetty, Quand même vo, z drugiego aktu opery Cyganeria Giacomo Pucciniego. Sylwia Olszyńska. Edycji konkursu Ady Sari to przede wszystkim bardzo rozległa, bardzo różnorodna edukacja. Była dzisiaj mowa o tym na konferencji prasowej, że właściwie praca z każdym profesorem wzbogaca, poszerza możliwości, poszerza warsztat młodego śpiewaka. Tak jest właśnie z Danielem Mirosławem, który studiował w Łodzi w Akademii Muzycznej, jest absolwentem Guildhall School of Music and Drama w Londynie, studiował w Hochschule für Musik und Darstellung der Kunst w Mannheimie. Obecnie jest studentem podyplomowych studiów operowych w Juilliard School of Music w Nowym Jorku. Tam debiutował w Turku we Włoszech Rossiniego, śpiewał w Gwałcie na Lucrecji Brittena, a także
w maju tego roku, całkiem niedawno, śpiewał Don Fernanda w Fidelio Beethovena w Carnegie Hallu. Dwa lata temu zdobył nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego na poprzedniej edycji Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej Artysarii w Nowym Sączu, a dzisiaj zaśpiewa dla Państwa arię z Kołuby z drugiego aktu Strasznego Dworu, Ten zegar stary, gdyby świat. Daniel Mirosław. Jeżeli chodzi o popularyzację polskiej literatury operowej czy pieśniowej na estradach i scenach całego świata. Otóż nieprawda, bo na przykład Czesi, których język się tak bardzo od naszego nie różni, spopularyzowali Dworzaka czy Janaczka, gdzie tylko można i przecież śpiewa się to w języku oryginału. Natomiast z polskimi operami, bardzo pięknymi, bardzo wartościowymi, jest znacznie gorzej. Mówię o tym dlatego, że Adam Smith, który jest rodowitym Anglikiem, wybrał sobie polską arię. Jest to aria Domana z drugiego aktu Legendy Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego. Adam Smith jest absolwentem Georg Solti Akademii di Bel Canto, Guildhall School of Music and Drama, Royal Northern College of Music. Obecnie jest solistą opery w Antwerpie, opery flamandzkiej, gdzie śpiewał m.in. Romeo i Julii Gunoda w Chowańszczyźnie Musorgskiego, w Echnatonie Glassa. Występował na wielu brytyjskich scenach, śpiewając rozległy repertuar. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Proszę Państwa, raz jeszcze powtórzę, Więc Ty Mnie Kochasz, aria Domana z Legendy Bałtyku Nowowiejskiego, śpiewa Adam Smith. Głosów żeńskich. Podobnie jak Hubert Zapiór, jeszcze studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kreowała tytułową postać w operze Suor Angelica Pucciniego, m.in. na scenie Opera Nowa w Bydgoszczy i Opery Kameralnej w Warszawie. Śpiewała także współczesne partie operowe, repertuar oratoryjny. Bierze udział w licznych festiwalach muzycznych na świecie, jest laureatką bardzo wielu konkursów, by tu wymienić tylko ostatnie. Konkurs Ferruccio Tagliavini'ego w Deutschlandsbergu, pierwsza nagroda
Le Grand Prix de l'Opera w Bukareszcie, pierwsza nagroda w Bad Mergentheim oraz pierwsza nagroda w konkursie Ottavio Cino w Rzymie. Proszę Państwa, od września będzie śpiewała w Deutsche Oper Berlin, a dzisiaj zaśpiewa Państwu recytaty w Ariem Julii z pierwszego aktu opery Vincenzo Belliniego i Montecchi e Capuletti, Eccomi o quante volte. Szanowni Państwo, Adriana Ferfecka. Występował w wielu polskich filharmoniach. Tak się złożyło, że jego kariera na scenie operowej zaczęła się od ról puciniowskich, bo oto debiutował w operze Gianni Schicchi, potem śpiewał w Tosce i wreszcie w Cyganeli. Jest laureatem wielu nagród krajowych i proszę Państwa, od września tego roku będzie solistą Opery Studio w operze w Grazu w Austrii. Zaśpiewa dla Państwa arię Malatesty Bella Sit Come un Angelo z opery Gaetana Donizettiego Don Pasquale. Przed Państwem Dariusz Perczak. Posłuchamy jej w repertuarze werystycznym. Un bel di vedremo to aria Ciocio San z drugiego aktu opery Madama Butterfly Giacomo Pucciniego. Ponownie śpiewa dla Państwa Adriana Ferfecka. Thank you.
Miriam Albano jest Wenecjanką, jest absolwentką ukończonego z najwyższą oceną Konserwatorium Muzykale Benedetto Marcello w rodzinnym mieście. Studiuje w Wiedniu na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki. Wystąpiła w weneckim Teatro La Fenice w ramach festiwalu Galuppiego, w ramach festiwalu barokowego Monteverdiego i Vivaldiego, także w zamku Schönbrunn w Wiedniu w partii Cherubina, Weselu, Figara, Mozarta. Występowała w wielu prestiżowych miejscach pod batutą bardzo wybitnych dyrygentów. Jest laureatką drugiej nagrody w konkursie wokalnym imienia Ferruccio Tagliavini'ego w Deutschlandsbergu. W zeszłym roku także zdobyła nagrodę dla najbardziej utalentowanego śpiewaka przyznaną przez Centrum Muzyki Barokowej w Warszawie na 5. Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym Oper Barokowych Pietro Antonio Cesti w Innsbrucku. Proszę Państwa, oczywiście zaśpiewa nam Mozarta, Parto, parto, ma tu mio bene, to aria Sextusa z pierwszego aktu opery La Clemenza di Tito, czyli Łaskawość Tytusa. No a jako drugi utwór, proszę Państwa, to co w piękny sposób jakby zamyka dzisiejszą uroczystość, dzisiejszy koncert, bo zaczęliśmy drugą część od niezapomnianej muzyki Rossiniego w mistrzowskim wykonaniu Ady Sari i tę samą arię zaśpiewa nam laureatka Una voce poco fa, Cavatina Rosini z pierwszego aktu Cyrulika Sewickiego, Giacchino Rossiniego. Panie i panowie, laureatka pierwszej nagrody Miriam Albano.